Dzień dobry. Witam. Dzisiaj chciałbym wam pokazać oczywiście moje nowe gry na PS4, które dawno nie pokazywałem. A kilka ich się tutaj zebrało w półeczce. Pokażę wam w tej półce, jakie gry tutaj posiadam, oczywiście. Więc dawno nie pokazywałem, więc teraz wam tutaj będę pokazywał, jakie gry tutaj w półeczce mam. Pierwsze oczywiście mam jako Mad Max. Mad Max, gra, która jest nowa. I kupiłem ją i sobie po prostu ją jadę. Bardzo fajna, spoko gierka. Polecam jak najbardziej Mad Maxa. Gra na długie godziny. Jest spoko gierka. Moim zdaniem jak najbardziej polecana do kupienia. Druga gra jest tylko Talking Zen sezon drugi. No otóż. No, nie włączyłem tego, no też nie zdążyłem w to zagrać. Zagrałem w to, ale co nie chciało mi się, dawno tego nie odpalałem. Powiedzmy tak. Druga jest Batman Arkham Knight. Przeszedłem całą grę na 98% tylko. Tak? Na 100 jeszcze nie ma tam czego te człowiek zagadki, oczywiście te zagadki zrobić. Sporo tam zagadek zrobiłem, ale gra też zabiera błąd w jednej z tych zagadek, ponieważ chodzi o zagadki z pierwszej wyspy, które zrobiłem, a jednym zagadki po prostu to nie zaliczyło i jakiś tam błąd wyskoczył, nie wiem o co to będzie chodziło. Kolejna jest Destin. Jeszcze folicam, już dawno to kupiłem, jeszcze też nie grałem w to i nie wiem kiedy to odpalę, nie wiem na pewno. Kolejny to jest Uncharted Collection. Kupiłem to na przypomnienie sobie na przykład, bo ja grałem wszystkie trzy na PS3, jedynkę, dwójkę, trójkę przeszedłem, a kupiłem sobie na przypomnienie, aby sobie po prostu zagrać jeszcze raz i przejść. No tutaj jest Uncharted 4 wersja beta, na którą oczywiście też czekam do marca i zamierzam też kupić oczywiście Uncharted 4 bez zastanawiania, chyba każdy to kupi. Pełny tytuł jest to PS16, jestem bardzo fanem PS16. Gdy PS16 wyszedł w premierę, to od razu tydzień temu zaraz kupiłem PS16, bo ja jestem po prostu fanem PS-a i zawsze ciągnę PS-a. I tak właśnie nad moim narodzin, gdy PS-a po prostu grałem już od początku. I tak właśnie zaczęła się moja przygoda z PS-em. No kolejny tytuł to Obce Izolacja. Edycja Nostromo. Też coś sporo gierka. Moim zdaniem bardzo dobra, ale już dawna chyba teraz premier, która już dawno dzieje, odpadła swoje premiery, ale moim zdaniem to jak ktoś nie grał, no to po prostu warto kupić, jeśli ktoś lubi serię obców. Kolejny tytuł oczywiście, jak na Grand Theft Auto 5. Chyba każdy to nagra zna, więc nad nic nie muszę o nim opowiadać. Kolejny tytuł to jest Creature Punisher Sherlock Holmes. Też to nie grałem, ponieważ gra jest po angielsku, a mi się po prostu nie chciało tego tłumaczyć i do tej pory to nie grałem, ale gra jest dobra, jeżeli ktoś lubi zagadek. Ja mi to tam nie jestem akurat dobry w takim klocki, więc ja na to nie gram. Lubię tylko do kolekcji zobaczyć. Dobra, kolejny tytuł to jest Call of Duty Advanced Warfare. Przeszedłem tu całą grę na weteranie, ale to dawno temu. Już dawno to użyłem, nawet w to nie gram. Kolejny tytuł to jest Thief. Oczywiście Thiefa też polecam jak najbardziej, ale dawno to nie grałem. Fuj, ale tak gram. Dobra, kolejny tytuł to jest Call of Duty Ghost. A Call of Duty Ghost mam w wersji angielskiej, bo przyszła polska wersja językowa z polską instrukcją dalej i tak dalej. Grę kupiłem RTV ROGD za 100 coś tam euro, nie pamiętam w konie 130 chyba coś tam. I jak to wyglądało, raz na jak to wyglądała gra, odpalam, a gra była po angielsku, ale tak czy siak grę przeszedłem również na weteranie bez problemu. Saki. Kolejny tytuł to jest Dragon Ball Xenoverse. Hit jak hit. Dragon Ball Xenoverse to jest jedna z chujowych gier. Nie polecam tego. No, oczywiście Metro Redux. To jest też dobra gierka. Final Fantasy Type Zero. Moim zdaniem to
tą grę to raczej trzeba umieć grać, bo ona jest po angielsku, trzeba dobrze znać angielski i trzeba umieć to po prostu grać. Moim zdaniem ja to nie gram, bo nie jestem to dobry, po prostu trzeba umieć to grać. Oczywiście teraz to Faust, Remasters oczywiście. David Whiting oczywiście. I to mam jeszcze z tyłu. Zaraz wam wszystkie tutaj z tyłu pokażę. Tutaj mam z tyłu jeszcze gierki. Teraz tutaj wam będę pokazywał. Kolejny tytuł jest Battlefield Hardline. Kupiłem taką sobie, bo nie ma już. Chciałem zobaczyć, ale ktoś tam mówi, żebym kupił Battlefield Hardline. No dobra, kupiłem i chciałem zobaczyć. A ja szczególnie nie gram w online, więc mało co tam go odpalam. Zombie Armor Trilogy, Watch Dogs, kolejne jest Killzone Shadowfall, Infamous Socosan, Wolfenstein, przeszedłem tą całą grę, bardzo ciężka, no dość wymagająca taka, powiedzmy. No to jest trudna, trudna jest. The Order 1886. Moim zdaniem ta gra nie powinna nawet wyjść. Gra jest dość za 200 była w dniu premiery. Raz, że na trudnym to grę przeszedłem, no to ona jest zbyt krótka. Wydasz tam z 200, grę, że na to przejdziesz i tyle było po tym, nie? Więc moim zdaniem nie, bo ja to kupiłem w Niemczech akurat za promocję, nie było droga. Ale jak miałbym wydać za 200 i przejść to w krótkim czasie, to ja bym się kurwa powiesił. Kolejny to jest Shadow Warriors. Shadow Warriors, tak? Shadow Warriors. Dear Line. Moim zdaniem nie jestem akurat dobry w takiej gry. Mi akurat ta gra nie przypadła do takiego gustu. Ja w to kupiłem, ale ja w to nie gram. Dla mnie to gra jest nic nie warta. Od zombiaków służy Resident Evil. The Walking Dead 400 Day. I tam są ten dodatek z tą historią, tak parę takich tych, nie? I tak dalej, i tak dalej. Nie? I ostatnia gierka to jest oczywiście PS15. A jeszcze mam tutaj jedną gierkę. Dice Horde, ale niestety tą gierkę będę musiał wymienić i kupić ponownie drugą wersję w Polsce, bo ja kupiłem ją w Niemczech i włączyłem tą grę to w jakimś języku francuskim, chyba nie wiem jakim języku, to nie wiem nawet niemiecki ani język angielski, jakiś angielski, jakiś język, którego nie znam. No jak ustawię na system po niemiecku, to wtedy gra jest po niemiecku, ale jak jest system ustawiony na język polski, to wtedy jakiś inny chuj w języku, nie wiem co to za język. Ale jeżeli ustawię na niemiecki, to wtedy gra jest po wersji niemieckiej. Nie ma nawet języku angielskiego, jakiś chuj język, jakiś dziwnym językiem, którego nie znam. Nie wiem co to za język. Więc będę musiał po prostu kupić ponownie jeszcze raz tą gierkę, tylko że w Polsce z polskimi napisami po angielsku. Więc tą grę albo wymienię, albo sprzedam, albo nie wiem. Więc to wszystko co dzisiaj wam pokazałem. Już 1 kwietnia, 1 grudnia sorki, pojawią się u mnie dwie nowe gry, czyli Rainbow Six i Just Cause 3. Moim zdaniem będzie to hit wszechczasów. A jeżeli chcecie oglądać moje streamy na Twitchu, no to jak najbardziej polecam pod tytułem Mytfeo i życzę dawać followy na Twitchu. Ja tam co chwilę streamuję różne gierki, dajcie dawać followy i tak dalej, i tak dalej. Ja się z wami tu żegnam, wszystkie co pokazałem. I to tam moje opakowanie, wszystkie co tutaj widzicie. Tutaj jest pokrowiec. Mam to teraz PS Vita, słuchawki w wersji PS4 uniwersalne. I tak tutaj wszystkie pudełka. I to było wszystko. Jak jesteście miło widziany na Twitchu, jesteście. Zapraszam wszystkich jak najbardziej. Będę streamował Mad Maxa i Just Cause 3 wkrótce. Więc zapraszam. To było wszystko, moi mili. Cześć.